W obiektywie kamery wita Państwa i zaprasza na międzynarodową wystawę kotów rasowych, która odbywa się w Toruniu na 9-10 lutego 2019 roku, Aula UMK Gagarina 11. I zaprasza do stoiska pani Niny Sołtys, hodowla kotów, Sentus Rex Stęczowego Ogrodu. Państwu rasę Serkier Rex. To jest dosyć młoda rasa. U nas w Polsce dopiero od 10 lat, a ogółem to ona ma już około 25 lat. Pochodzi z Ameryki, jedna pani w Ameryce. W schronisku pracowała, a w domu prowadziła hodowlę persów. Znalazła koteczkę mocno owłosioną i cały, na całym ciele był włos kręcony. I od tej jednej koteczki poszła ta rasa. Pierwsze krycie było z persami, a później już tylko z Brytyjczykami długo i krótko włosymi. Zależało pani wyhodować rasę, która by miała włosy, a nie futro, żeby się nie kopniło, się nie uczulało, ale też kota przyjazna do dzieci, spokojnego, zrównoważonego. I to jej się udało. Ten kot idealnie nadaje się do felinoterapii. Kot, który będzie godzinami siedział na rączkach, przytulał się, głaskał się, miział się, dlatego że nie ma potrzasku. Czuje nasze ciepło, czuje nasz dotyk inaczej i potrzebuje. Kot, który naprawdę chodzi za człowiekiem jak pies. Kot parterowiec, kot, który w ogóle nie ma instynktu dominanta, także bez problemu zaadaptuje się w każdym otoczeniu, z każdym zwierzęciem, z dzieckiem i który będzie dobrze czuł się i na 10 m2 i na 110, bo dla niego najważniejszy człowiek. Ta rasa ze względu tego, że była krzyżowana z Brytyjczykami długo i krótko włosymi i percami i egzotykami, występuje w dwóch odmianach. To jest kot długowłosy, ale też są i krótkowłosy. W różnych maściach, w różnych tam. Mówię, najważniejszy charakter teraz. Gdzie można znaleźć panią? Moja hodowla znajduje się w Piekarach Śląskich. Powiem tak, że jedna z pierwszych sprowadziłam te koty do Polski. Z mojej hodowli wyszli pierwsze włos czempiony na świecie. Bez stresu. Nominacja jest. Pierwsze koty z mojej hodowli dostali włos czempionami w Europie. Także naprawdę jest fajna rasa. I powiem tak, jesteśmy z Piekar Śląskich. Zapraszam. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. Powodzenia.